Wieczór Trzech Króli kończył święte wieczory, a rozpoczynały się wówczas staropolskie zapusty. W tym roku w sumie przypadają te staropolskie zapusty na okres od 6 stycznia do 16 lutego. Mięso pusty, zapusty, nie chcą panny kapusty, jeno sarny, jelenie i żubrowe pieczenie. Mięso pusty, zapusty, nie chcą panie kapusty, piękne za stołem siędą, kuropatwy jeść będą. Mięso pusty, zapusty, nie chcą panny kapusty, wolałyby zwierzynę, niźli prostą jarzynę. Jak to oczywiście mówi stary polski utwór. I zapusty to taka staropolska nazwa karnawału trwającego od Trzech Króli do Wielkiego Postu. Myślę, że tutaj warto przytoczyć fragment z mitologii słowiańskiej wyjaśniający staropolską nazwę karnawału. Słowianie jako naród rolniczy spożywali wraz z nią z naturą. W krótkie zimowe dni uprzędzali się po kniejach za zwierzem. Wieczorem mieszkańcy nabrzeżni wiązali sieci, dalsi pletli koszyki, opałki, to znów przy dzbanach piwa i miodu opowiadali młodszym dzieje i wydarzenia dawno minionych czasów, ale zawsze pozostawało im jeszcze dużo niezajętego, pustego czasu. Wymyślili więc bożka pustoty i uciechy pijackiej na wzór Bachusa, aby im czas uprzyjemniał. Ubierali pociesznie pierwszego lepszego parobaczka, sadzali go na saniach ozdobionych gałęziami drzew iglastych i rumianymi gronami kaliny i ten na prędce zaimprowizowany pust pędził co koń wyskoczy od jednej słobody do drugiej, a za nim dziesiątki sani napełnionych pod ochoconą młodzieżą. Pust, pust, za pustem. Hejże ha, za pustem. I stąd się właśnie wzięła nazwa zapusty. Wśród śmiechów i nawoływań orszak dążących za pustem ciągle się zwiększał i zatrzymywał pod dachem najzamożniejszego właściciela swobody, gdzie w obszernej świetlicy przy dźwiękach cymbałów i bębenka bawiono się ochoczo do rana. Stąd też bierze się właśnie wyraz mięso pust, zapust, zapusty, rozpusta. Więc był taki słowiański bożek pust, czego nie było, jak to mówi mitologia słowiańska, zabawa bardzo, bardzo przypominała dawne właśnie kuligi. A kulig to zabawa jeszcze od popiela ma cel, by każdemu zalała gardziela. Nie wiadomo tak naprawdę, kiedy kuligi weszły w zwyczaj, ale wiadomo, że były największą w sumie taką wiejską rozrywką karnawałową. Gloger podaje, że była to zabawa zapewne tak dawna, jak dawno zasiały się gęście dwory i dworki szlacheckie na równinach Wielko- i Małopolski. Kulig był niegdyś zabawą wyłącznie stanu wyższego, szlachty, magnatów. Polegał na odwiedzaniu się sąsiadów w całej okolicy. Musiał być wcześniej bardzo starannie myślony. Trzeba było ustalić kolejne odwiedziny, przygotować domy na przyjęcie z noclegami, coraz większej liczby gości zaopatrzyć spiżarnię i piwniczkę. Nietrudny był wybór domów, do których zajechać miano, jak podaje Oskar Kolberg, bo cały powiat, całe nieraz województwo żyło z sobą jako jedna wielka rodzina szlachecka. Otwartością i miłością sąsiedzką stało dawne nasze życie, uprzejmością i gościnnością wszelaka zabawa. A gdy oczywiście nadszedł czas kuligu, młodzież w kształtnych zaprzęgach zjeżdżała się do swego przywódcy, tam zwoływano muzykę i gdy już wszystko było gotowe, obesłano po domach laskę z kukłą u wierzchu, która zwoływała kulig i wyprawiano arlekina, a ten z trzepaczką w ręku wpadał do domu, gdzie się naprzód zjechać miano i śpiewał skarżąc: ej kulig, 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 po czym znikał, jak pisał Kolberg. Przyjeżdżano ze zmrokiem w towarzystwie hucznej muzyki, w świetle kagańców i pochodni, wjeżdżano galopem na podwórze, podwoiło się trzaskanie zbiczów, głośniej zahuczała muzyka, wybuchały nieraz śmiechy i wywaty, a z jaśniejącego rzęście dworu wychodził gospodarz i gospodyni, witając uprzejmie kuligowe towarzystwo. Kilkugodzinna na mrozie przejażdżka obok tańca i wesołości niewątpliwie zaostrzyła apetyt, znikały ze stołu z szybkością niepodobną do wiary ogromnej misy zwierzyny, kiełbas, zrazów, szynek, kapusty i delikatniejszych potraw, ciast i konfetów.